A jak wygląda taki przykładowy test? Jaki jest poziom trudności? Czy on jest w ogóle trudny, czy jest łatwy? Zadania są zróżnicowane. Niektórzy próbują oferować sądy na podstawie jednego przykładu. Cała pula zadań jest tajna. Z matematyki jest 84 zadania. Są zadania łatwe i są zadania trudne. Dlaczego? Bo są kraje, w których ten poziom nauczania jest naprawdę bardzo, bardzo niski, niewyobrażalnie niski. Nie może być tak, że w takim badaniu żaden uczeń nie odpowiedział na żadne pytanie, więc tam bardzo łatwe zadania też są, ale są też zadania naprawdę trudne. Te zadania są wszystkie wyskalowane, my wiemy, jakie są ich trudności, one nie będą ujawnione. Dlaczego? Bo one są potrzebne do następnego badania, żeby zobaczyć postęp lub spadek umiejętności uczniów w konkretnych krajach za 3 lata. Te zadania są o zróżnicowanej trudności. Jeszcze jedna rzecz, co to znaczy zadanie łatwe lub trudne? Jest na to naukowa definicja. Trudność zadania jest to odsetek uczniów, którzy nie potrafili go zrobić, chociaż próbowali. To jest trudność zadania. Nie opinia jakiegoś eksperta, który patrzy na zadanie i ho, 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 to jest łatwe. To nic nie znaczy. To jest nieprofesjonalne. Mamy zdolną młodzież, czy mamy lepszą edukację? Mamy lepszą edukację, która wydobyła zdolności uczniów. Przełamał się pewien mit, z którego się bardzo cieszę, zwłaszcza w zakresie matematyki. Mit taki, że zadanie na rozumowanie to tylko na kółko matematyczne, tylko dla tych najzdolniejszych. One mogą być na zwykłej lekcji, one są na zwykłej lekcji, a powód jest bardzo prosty, bo są na egzaminie gimnazjalnym. Na egzaminie gimnazjalnym są zadania udowodnij, że. To jest, nauczyciele zaczęli te zadania z uczniami rozwiązywać, bo tego wymaga podstawa programowa. One się pojawiły na egzaminie i się okazało, że uczniowie umieją je robić. Nie mówię, że wszyscy cudownie umieją robić, ale umie robić 2 razy więcej niż dawniej. I to pokazała PISA. I to jest fantastyczne. Teraz musimy zwiększać ten odsetek. Trzeba gonić Azjatów, bo z Europą nie ma się już co ścigać. Dziękuję. Dziękuję.